Dziś uroczyste wręczenie stypendiów. To jest taki czas, w takich czasach żyjemy, że świat się zmienia, że wchodzą nowe technologie, sztuczna inteligencja, ale jedno się nie zmienia. Dobre wykształcenie, przygotowanie zawodowe to jest podstawa i tu nie będzie żadnych zmian. Fajnie, że jako samorząd możemy wspierać młodych ludzi, którzy mają pasję, którzy chcą poznawać świat, którzy poszerzają swoją wiedzę i te stypendia są właśnie tym, co ma im pomóc, ma zabezpieczyć pewne potrzeby. To jest największy program stypendialny województwa lubuskiego, realizowany już od 4 lat, od 2 lat dla szkół technicznych i branżowych. Do chwili obecnej ponad 2000 najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia na łączną kwotę 15 milionów złotych. No to jest, ta kwota robi wrażenie. W tym roku 222 stypendystów ze szkół podstawowych i liceów oraz 211 z techników i szkół branżowych pierwszego stopnia otrzyma wsparcie. Na pewno jest to zaszczyt, bo jednak grono nie jest szerokie. Jest to też bardzo duże wyróżnienie dla nas wszystkich, którzy się tu znajdujemy, bo jednak otrzymać stypendium z rąk województwa lubuskiego i Unii Europejskiej to zdecydowanie bardzo ważny etap w naszym życiu. Myślę, że większość pójdzie na elektronikę, wiadomo, na jakiś tam sprzęt, na kurs angielskiego, który też właśnie polepszy mój język na wyższy poziom. No może trochę na kurs prawa jazdy, bo też w tym roku kończę 18, więc wydaje mi się, że też na to trochę pójdzie. No na pewno chcę na kursy językowe, bo to się przyda mi w życiu dalej, no i w elektronikę, żeby też łatwiej się uczyć. Nauka sprawia mi nawet przyjemność, lubię się uczyć i jest to dla mnie fajne, że mogę zdobywać coraz to lepsze oceny i się bardziej kształcić. Planuję wydać na tablet i krzesło do biurka. Na pewno wydam na sprzęt elektroniczny, ale też na książki i ubrania. Po mojej mamie dostałam taki jakby a la dar, że łatwo mi zapamiętywać z lekcji, właśnie nie muszę dużo się uczyć w domu, więc to jest takie fajne, że nie ma tej takiej presji, że muszę 3 godziny siedzieć w domu z książkami, więc przychodzi mi to łatwo akurat.